A, bo to nie ma ten, że od razu wiesz, że jesteś ja tym? Ja się dowiedziałam, jak on chyba zrobił questy czy coś. Tylko czy diabeł nie wie, że od razu jest, o to mi chodzi. Diabeł wie. Ja wiem od razu, ale Snitch pokazuje się, wiesz, impostorowi, gdy ma ostatniego taska, to on wtedy wie, że to jest, wiesz. Tak, tak, ale mogliśmy grać tak, że odgórnie wiesz na przykład, że jesteś Snitchem. A dobra, nieważne, no gramy. No nie, no to było bez sensu. Ale że na mandzia wpadłem? Ale że na mandzia od razu wpadłem? Mandzia umarł. No i gdzie? Dobrze. No? Jak masz drzwi do medyka od zewnątrz, to jakby wpadłem. Ciut w lewo i ciut w dół. Czyli jakbyś szedł od medyka do lawy, to tam praktycznie ma za wyjście. Czyli miejsce żerowania mandzia. To dobra? Czy do ciebie ktoś biegał potem? Do mnie? A nie, sorry. Nie, ja stałem na drzwiach do admina z prawej strony, nikt nie wbiegł do mnie na kamuflażu ani po nim, tylko ty byłeś za ostatni. Dobra, ponieważ ja widziałem tego killa i on był zrobiony na kamuflażu i killer zbiegł na dół, starałem się gonić, pobiegłem, no musiałem zaryzykować, pobiegłem w lewo między storage'em a adminem. Natomiast no ważne, żeby jeśli nikt nie wbiegł od prawej strony, no to impostor w takim razie musiał polewieć na lewą stronę. Więc czy widzieliśmy kogoś z lewej strony? Ja nabawiłem był światła, z lewej dobiegł strony. Do mnie guzik i potem jeszcze dobiegł do mnie Bloody. Mhm. Okej, okay, dobra. Dobra, no graf tutaj średnio ze self-reportem by to pasował. No Zacha mi odpada, no ja nawet nie wiem, jak to się robi, więc... Graf raczej jest czysty, graf jak się... Chociaż graf to już potrafił nas zaskoczyć, tak na przykład, tak, naciskał przyciski. Tak, skanowałam i ty pobiegłeś w lewą stronę i zapaliło się światło i ty zgłosiłeś ciało. Raczej nie miałbyś interesu, żeby zabijać i zgłaszać, no bo to taki obvious killer wtedy. W sensie tak bardzo, jak nienawidzę Mandzia, to nie zabił go bym w pierwszej rundzie. Raczej ktoś, kto się zwentował z admina... Mógł to być też z tam dołu przy biblioteczce, ale no. Ale to wyskakujesz z venta pod labem, a nie tam wejściu do laba. No ale graf twierdzi, że pod labem. Nikt nie zwentował. Osoba, która nie zabiła. Ja widziałem. A skąd wiesz, że nikt nie zwentował? To widać na kamerach? Zacha gonił impostora. Nie gonię impostora, graf. Mówiłem to 15 sekund temu, że widziałem impostora, jak zbiegał i potem go goniłem, więc. Jak mówiłem. Chodzi o to, graf, że na kamuflażu był, w którą stronę biegł? Nie widział. Ale powiedziałem już przecież. W lewo. No, w lewo. Czyli mógł to być albo... Nie no, mi się wydaje, że najbardziej mógł to być Bloody. Znaczy, szczerze mówiąc, to ja bardziej ciebie podejrzewam. Teraz. Czemu mnie podejrzewasz? No bo ty też biegłeś do elektryka. To nie, skąd no, ja wiedzieć, skąd mam wiedzieć, skąd mam wiedzieć, skąd to dobiegłeś? Zacha może podsumujmy to. Kto był w medyku? No ja też byłem w elektrycznym później. No później, właśnie, dobiegłeś tak, do mnie. Że AB tam był cały czas. No ja tam no dobra, cały czas no, i widziałem, no dobra, kto no dobra, w ten sposób. Zdecyduj się, Bloody. I ja naprawiłem światło, więc widziałem, kto potem do mnie dobra, dobiegał. Dobra, czyli AB byłeś był ostatni. Całą rundę z lewej strony. Ja byłem ja admin, Zacha gonił mordercę, graf zgłosił, kto był w medyku? Ja się minąłem z Madzie na początku rundy w medyku i poszedłem na specimen room, nie? I ktoś poszedł do specimena. No ja poszedłem. Czyli Blacky, wpadka czyści, zostaje guzik, diabeł, Bloody. Nie, ja też cały czas po lewej stronie O2 i elektryk. AB mówił zresztą. Okej. Okay. Tak, to tak. Bloody diabeł zostaje. No to Mandzio się przewrócił sam na skórce. No to nie jest źle, Bloody diabeł. Na terenie żerowania Mandzio. Na terenie żerowania Mandzio się przewrócił. Kurde, jak dużo osób się zdyskwalifikowało od razu, co nie? No aż dziwne. Dobra, tu mamy zadanie, to zrobimy. Tu. Tu. Zrobimy sobie tę temperaturkę. Zrobimy sobie ten teleskop. Udamy, że robimy ten. Udamy, że jesteśmy prawilnymi tymi obywatelami. I światło nagle gaśnie. No ale że ktoś użył na zasze, no nie mogę z wami! Umawialiśmy się na to, że nie zabijamy no właśnie, no czemu? Dzięki. No 3 sekundy no właśnie, plus, nie. Czemu ktoś z A co, ktoś z zabił? No zabił z no bo Zacha miał tarczę. O dziwo!
o dziwo chyba tego nie zrobił diabeł, choć było zgaszone światło, zabić, ale wydaje mi się, że biegliśmy razem, więc o dziwo nie zrobił tego diabeł. Tak czy siak, ciało jest w specimenie. 3 sekundy ma równo. Jakoś to musiało być przed chwilą, ktoś musiał odbiegać w takim razie. Kto mnie sprawdził na skanie? W medyku? A, ty byłeś, Ja się skanowałem teraz w tej rundzie. Nie, nikt się nie sprawdza. Ja nie powiem, ja tylko. Ktoś do mnie podbiegł. Ja podbiegłem. Najprawdopodobniej osoba, która podeszła do ciebie, była impostorem tak. I zabiła kogoś w specimenie. Tak, czyli no zostajesz mi w tym momencie ty diabeł albo Bloody. A ja osoba, która tego nie zrobił na pewno. Osoba, która zrobił na pewno ze względu na to, że szedłem z Bloody, weszliśmy do kontaminacji po prawej stronie, zbiegamy na dół, Bloody był za mną. Tam na dole znajdziesz. Tak. Na dole, no właśnie cały czas ci mówimy, że na dole, w specimenie jest ciało. Zachę, osoba, która zabiła Zachę, próbowała już to zrobić od jakichś 5 sekund i nie wychodziło mu i kliknął Q. Więc nacisnął Q Ej, ale to nie róbmy tak, no ludzie, jak się umawiamy na zabijanie ten... Z myszki, to jak się umawiamy na zabijanie z myszki, no to nie zabijajcie z Q, no bo no to jest nie, no bez sensu. No diabeł Bloody wtedy czyści. No Ventem też nie uciekł, więc ktoś z admina musiał wybiec. Ej, Bi, gdzie byłeś? Ja byłem w Iponsach. Ja jestem medykiem, no dajmy. A, dobra. Rozmawiajmy. Ja jestem na witalsach i 3 sekundy. Policzyłam raz, 2, 3 i było zgłoszenie. Ja mogę potwierdzić, że była na witalsach, bo widziałem ją z kamer. Okej, no guzik, Graf zostają. Graf, gdzie... dobra, mów, no. Ja byłem, teraz szedłem pomiędzy... nie Security, tylko Iponsami, a Security. Weaponsami, security, okej. A Grawa, ty gdzie byłeś teraz? W tej rundzie? No. Butle z gazem robiłem. Tam pod drzewem w lewo. Z butle gazem. Widziałeś kogoś? Widział na adminie? Widziałeś? Ja jeszcze tak dodam, że nie wiem, czy wpadka ty widziałaś, ale Graw przez chwilę był koło ciebie na tym. Na to tej konsoli. Nie widziałam. Nie, no to. Były dosłownie przed chwilą, więc... bo ja się patrzyłem przez kamerę i akurat stałaś na ten i. Poszedłem zrobić butle z gazem i potem musiałem napełnić tą wodę, co się stawia w tam, gdzie jest przycisk. I jak tam byłem, wróciłem, to poszedłem no to po co przez witalsy przebiega. Butle z wodą, a nie butle z gazem. No nie, dobra, butle z gazem najpierw na górze, a potem butle z wodą. No to trochę brzmi mierzące. Mówię. Nie, bo pamiętajcie, że jest Jester i jest, może być egzekutor, więc takie informacje też no, trzeba sprawdzić. No dobra, ja to wolę skupić. A kogo głosujemy? Ja na spadkę. Nie no, chyba skipujemy jeszcze. Guzik jest bez alibi na tą rundę. No Guzik i Graf są oboje bez alibi. Graf, dlaczego na mnie w sumie? Bo cię nie lubię. Może jest egzekutorem i ma na ciebie chrapkę, nie wiadomo o co chodzi. Guzik, nie wiadomo. Czemu? Albo jest Jesterem. To jest dobry powód, Graf w sumie. Zawsze jakiś. Dobra, to tak, generalnie zaczynamy rundę. No i co tu dużo gadać, zaczynamy rundkę. Co tu mamy, udajmy, że zrobimy butle. Tu butla raz, Grafa nie zabijamy, dlatego, że jest ten. Że jest potencjalnie. Może być podejrzany, więc nie chcę go zabijać. Światło w ogóle zgasło. AB nie żyje, dobra. AB padł w elektryku, próbując obronić elektryk. Tak, on wybiegał z weaponsów tam naprawiać to. Kto do specimena teraz wszedł? Jakieś 5 sekund temu? Ja. Okej. No dobra, no to... Wpadka, masz mikrofon, przepytuj. Ja nikogo nie widziałam, byłam w weaponsach na początku, a potem poszłam na ten. Bo oddaję mikrofon to Bloody, gdzie pobiegłeś? Ja w O2. A czemu nie pobiegłeś do specimena, jak w poprzedniej rundzie tam zbiegałeś? Nie wiem, no bo stwierdziłem, że teraz pobiegnę do O2, no nie ma to jakby jakiegoś związku. Po prostu. I Grafa chyba widziałem w O2, gdzieś tam mi przeminął, przebiegł mi gdzieś tam. Graf, nie jest tak trudno zrobić 20, O2 w sensie? To jest bardzo łatwe. No, w lewy dolny róg, lewy dolny... O2, czyli drzewo? No, przy drzewie. No to gdzieś mi tam śmignąłeś, bo coś kojarzę. A ktoś inny był? No ja tam byłem. No pierwszy kłopoty, bo Blacki stał przy butli z gazem. No ale... Dobra, poczekajcie, bo Graf już widzi Jestera. No to pytanie, no to Graf, to jakim cudem cię widziałem, Graf? Jak wbiegłeś w dół tam do... No to dlaczego Blacki nic nie mówi? Ja nie byłem. Blacki stał w tej kotłowni. No to debilu, to nie był Blacki, tylko to byłem ja, gałganie. To był Blacki, bo był kremowy i miał czapkę czarnoksiężnika. Blacki? Ja kręciłem kołowrotkiem ten... tym takim, co się wodę w sensie daje. Nie wiem, bo nie no to ja nie byłem do kołowrotka, tylko ja byłem wyżej, jak jest drzewo. Blacki, czy ty kogoś widziałeś w tym O2? Ja nie widziałem nikogo. Mi po prostu, ja mówię, że przemknął mi Graf.
Inaczej, jak wysypywałem śmieci, miałem kamuflaż i później biegłem tam na dół, żeby tym kołowrotkiem sterowniczym zakręcić. A, bo ty taska robiłeś, a ja, i taska robiłem, ja przebiegłem i myślałem, że mnie widzisz pod tobą. Nie, nie widziałem, bo taska robiłem. Był ja ekran. Nie widziałem Bladiego. No okej, no to i tak, na tym killu i wtedy najbardziej sas jest guzik w tym momencie, ale jest 7, to bym skipował. Graf Bloody, mogą, któryś z nich może mieć Exa albo Jestera, bo się przekrzykują, bo faktycznie to jest impostor. Bloody tego przekrzykuje zawsze jakby. Mi się wydaje, że Graf ma Jestera w jego obronie. Na spokojnie to rozegrać. Guzik jest najbardziej sas w tym momencie. Graf, Greg, na 90% impostor. Ja robiłem koło... Albo nie, Graf może mieć Executora, w sumie to bardziej ma sens, bo aż bez sensu gada. By normalnie przebiegłem koło ciebie, a ty mnie nie zauważyłeś. Wiesz, no Graf też jest nowy, nie ma poczucia czasu, ale też potrafi dobrze zagrać, więc na spokojnie. Ja nie ja po prostu szczerze mówiąc nie widziałem Bladiego, może nie patrzyłem, nie wiem. Czat mi zaraz będzie no, spomował, że był na ekranie. Mogliście się minąć. Być może. Albo on poszedł górą, ja poszedłem dołem naokoło tak, śmieci. No. No moim zdaniem 90% to jest guzik impostor jeden. A, to na guzika, przepraszam, nie, zaskipowałem. Skip, nie, skip. A, okay, nie, skip na 7 teraz. A, to Exekutor musi wygłosować daną postać. Złego, to na 6 mają easy win na double killu, okej. Okay. Tak. Lowersi ile wytłumaczył mieli procent mi szans? 100% czy nie? Lowersi 60. 80 mieli procent. Nie może być, bo jest 80% było, czyli teoretycznie nie musi być. A, ale może być para Tak, może być, tak, może być ale nie musi. Ty, to skip na 7 jest ryzykowny teraz czasem. O, jak mają lowersów, to łatwa piłka, znaczy krótka w sensie. No, bo może gładko pójść, potencjalnie w sensie. Weź to otwórz. Dobra. Czemu nikt nie zabija? Jest! Kurde! Sorry, urna. Guzik, czy... Bloody cię uratował, nie? Guzik, ty mnie patrzyłeś przez szybę, jak paliwo robiłem. Tak, tak. Jezu. Ja zastanawiałem się, bo ja już dwóch zabiłem i tak sobie myślę, czemu Guzik jeszcze to... nic nie zrobił? Kto zabił Kuzakę? Kto zabił Zakę? Ja zapomniałem Guzik? Kompletnie no, o tym, Guzik. Że nie można kół. Wiecie, Guzik? Co mówiłem od razu. Biegnę już wcisnąć ten głupi alarm, bo widziałem, jak Guzik odwalił sobie tam na tym, na Vitalsach kogoś. Ja już no, mówię, Bloody mi sobie... odwalił. Bloody. No. Aha, ale Guzik sobie stał na tym i nawet nie reportował, biegał sobie po prostu. Mówię, idę, idę no, wcisnąć... No pilnował ciała, no. Tak, no i tak. Przyciska idę wcisnąć, nie? I mnie Bloody odwala. Tak, tak, bo ja tam już byłem przyczajony, jakby ktoś biegał poprzy ten... Snitch, czyli robimy rush questów. Dobra. O ile nikt nas nie zabije, że ciasto. Bo Mandzio pewnie będzie chciał się zemścić. Dobra, Snitch to jest generalnie taka postać, że jeśli zrobi prawie wszystkie zadanie, nie licząc ostatniego, to automatycznie widzi, kto jest impostorem, tylko że impostor wtedy będzie chciał go zabić. Więc tutaj musimy ostatniego taska se dobrze przekminić, żeby zrobić to przy kimś na przykład. I wtedy będzie gitara siema, co nie? Około 12-13 sekund. No to zobacz się, modlicie nad tym ciałem? Właśnie wydaje mi się, że jest niemożliwe określenie, kto tutaj zabił. W którym miejscu? Ciało musiało paść za mną, jak było zgaszone światło. Ja biegłem w lewą stronę, dobiegałem do tej. Tak, i diabeł ze mną zapalił światło. Tak, tak, tak. A gdzie było ciało? Znaczy nie zdążyłem wejść do ciebie, Mandzio, ty zapaliłeś dosłownie sam. Dosłownie pod spawnem na tym przejściu. No dosłownie pod spawnem. I dużo osób, miejsce... dużo osoby były na statku, tak, do samego końca. Patka oraz Zacha, to nie oni zabili. Miejsce żerowania Patmaza. Również nie zabił Blaki, który przebiegł... Ja Blaki na pewno nie zabił. Na Blaki na pewno nie zabił, bo ja też go widziałem, jak wracałem z temperaturki. Czemu biegłeś z tamtej strony? Ja wiem, że tylko jak przybiegłem, to Diabeł i Zacha sobie stali. Biegłem z tamtej strony, ponieważ zobaczyłem rozdopczonego Grafa i sobie pomyślałem, i dobrze, że zdech. I sobie wróciłem do elektryka. Twój stary. Okej.
Madzie, ja wiem, że możesz sobie podejrzewać, bo to podejrzanie wyglądało, ale to nie, no to ja bym razem zapaliliśmy przecież światło. Ale ja ci mówię, że nie zapaliłem, mówię swojego Ruta, wybiegałem z tego. Możesz mnie bronić, ale nie jestem impostorem po prostu. Ja ci kryję dupę, a ty... Ale kryj mi dupę, bo ja to nie zabiłem, stary. Mówisz, żeby... Wbiegałem na początku z Bladim i z kimś jeszcze do Medbaya po prawej stronie. I jak zgasło światło, wybiegłem w lewą stronę. Widziałem Grafa. Minąłem go, jak wbiegł do Medbay, jak było zgaszone światło. Dobiegłem do ciebie, się, że cofamy może się, być jesterem. Nie, był będzie. Dlaczego? Powiem dlaczego. Okay. Ponieważ ja pobiegłem do elektryka naprawić światło i naprawiłem światło najszybciej jak mogłem. Po czym biegłem do laba i po drodze minąłem się z diabełkiem, który zaczął biegać do elektryka. Grać, tak, i jest. Diabeł się zawrócił, pobiegliśmy razem i znaleźliśmy ciało Grafa, po czym staliśmy nad nim. Ja zdecydowałem, że wali ciało Grafa. I zdecydowałem się po prostu diabełka pokryć, bo aż mi szkoda się go zrobiło, ale... To mogło wyglądać tak, jakbym ja to zabił i wiedziałem, że chcesz mnie kryć, ale to mówisz, że to nie ja zrobiłem, stary. Po prostu. Jak było zgaszone światło, światło się zapaliło, gdy ja podbiegałem do elektryka. Wtedy ty wybiegłeś z elektryka. Dzisiaj dobry dzień. Praktycznie co rundę kimś jesteśmy. Naprawdę jest mega dobry dzień. Rozpalone. Rzadko tak się zdarza. No, dziękuję o krasę za subskrypcję. Tak po prostu nie cię. Albo mogłeś być po prostu jesterem faktycznie, jak będzie. Albo jestem jesterem, no ale nie jestem. Bo to jest role innym, jak, nawet jak jesteś im. No, a, no faktycznie, to jest problem, Gorni. No ale do nic na to nie poradzimy, no. Trzeba kontrolować, niestety. Nie wydaje mi się, żeby Wpadka i Zacha to zabili, bo oni naprawdę stali cały czas na samym początku. Oni, może oni są loversami, dlatego tak razem sobie tak stoją, żeby... Oni są lovers. A, zresztą. Dziękuję za brak komentarza. Dobrze, więc staliśmy na spawnie, bo zgasło światło i nie chcieliśmy biegać w prawo i lewo. A potem Zacha zbiegł i zgłosił ciało. Okej. Okay. A Bloody tak się w ogóle nie odzywał, co tam robił? Ja biegłem na początku do Meda, biegłem z diabeł, a potem poszedłem do specimena. Tak, biegaliśmy, jak zgasło światło, od razu zakręciłem światło zgasić. I się zdarzyło się, co się zdarzyło się. Okej. Okay. Więc dużej filozofii nie ma, ale Abi, to było podejrzane, że mnie tak oskarżyłeś, no. No nic ty powiedziałeś. No niestety, Abi, znowu cię złapałem. Dobra, będziemy zaraz... Ile nam zostało tasku? Pamiętamy, że snitch uaktywnia się przy... Jak zostanie dwa ostatnie taski. Jeden ostatni task zostanie. To się uaktywnia. No oni są loversami. Jak na moje. Chyba. Czyli... Jeśli zrobimy teraz tego taska... Tego ostatniego, czyli drzewko... Ej, to tego powinniśmy zostawić na końcu. Cześć! Nie pomyślałem o tym. Na moich oczach skoczył do wenty. Czyli jednak... Chyba niekoniecznie. Przy bibliotece siedział sobie i uznał, że zniknie z mojego pola widzenia, jak tam wbiegłam, to już go nie było. Zacha, na kogo zagłosowałeś? Na diabła, ponieważ siedziałem z Wpadką. Ej, dobra, nie, zabijcie mnie, ale wiecie, co się wydarzyło? Dobra, wywalcie mnie, to byłem ja. Bo właśnie czyli diabeł się w pierwszym kilu to zagłosowałeś. Tak, chcemy wam coś powiedzieć. Miłość może być impostorem i crewmate'em. Białem z guzikiem. Tak. O, zabił mi guzika. Ten. W ogóle wiesz co, ja się wystraszyłem w ogóle? Ja myślałem, że ja ciebie jakimś cudem zabiłem. Aha. Mówię, what the fuck, co ty się uderzy? Dobra, a ja fejkuję taska i potężne kół diabeła. Ale pepega. Ale mocne. I na kół. A to nie ja zabiłem tamtej Grafa wtedy. Ja tak? Zabiłem. No. Ej, to poczekaj, to był wait, czyli... Ale czemu teraz skoczyłeś? Czemu teraz skoczyłeś do wentów na oczach wszystkich? Nie było widać wpadki u mnie na ekranie. Jak ja widziałem twoje rogi, diabeł. No bo te rogi wystają z kosmosu. I to jest w ogóle kozacki, bo lover nie widzi oczywiście tego, że... Tak, że on jest impostorem. Tylko widzi, że loversami jesteście. Ale diabeł też nie widział, że jestem tym, nie? Loverem. Ja przez chwilę myślałem, że ja stary, to ja ciebie zabiłem w ogóle, a nie... Ale niebezpieczne. Ale to teraz plącze grę. Bo diabeł nie wie, ale że... Plot że shit. Ale poczekaj, że... Czego diabeł nie wie, że jestem... Nie, ja jestem impostorem. No jesteś. Byłem zakochany z guzikiem. I diabeł zabił guzika. I ja też przez to umarłem. A byłem impostorem. Czyli jednak impostorzy mogą, czyli widzicie, loversi... Tak, mogą. Jednak mogą się... Czyli złe osoby też czują miłość. Tak. No i no to... Sztywne gity w końcu. Czyli jednak wyjaśnione, błąd, czy da się. Czyli jednak może być impostor, da się. No tak,
Tylko że a to trzeba... A mnie zabił teraz, bo Fatka nie powinna mnie widzieć, ale moje rogi wystawały za wszechświat. Ale on nie widzi, że jestem impostorem. Tylko to trochę problem wprowadza w tym momencie, bo impostorzy powinni to widzieć w sumie, tak mi się wydaje. Jeśli impostor jest. Ja wiem, nie, to jest dobre. Właśnie, moim zdaniem jest spoko. Ja cię kręcę. No nie, źle. Jesteśmy w końcu zwykłym crewmate'em, a już tak dobrze poszło. Co nie? Ten Snitch też wydawał się być zbyt idealny. Chodźmy za Mandziem. Nie, bo on teraz na pewno będzie. Dawno nie było, nie był Mandzio, to teraz na bank będzie, to będzie chciał mnie zabić. No, dawno Mandzio nie był, to teraz dla odmiany pewnie będzie. Chciałem sobie znaleźć jakiegoś przyjaciela, ale mówię. Pewnie Mandzio jest. Nie udało się wykorzystać potencjału Snitcha. O, Abi się teleportował. Nie udało się wykorzystać potencjału Snitcha. Dobra, idę zobaczyć, czy Abi tam kogoś rąbnął. W sumie, albo Blacki. Okej. Diabeł, gdzie jest ciało? Ciało Mitryxa jest. Wbiegliśmy właśnie z Diabełem i Wpadką i ciało Mitryxa na Vitalsach było rozwalone. No upadałeś. Na Vitalsach. Co, upadało? Gdzie się kartę przesuwa? No ja miałam animację, jakby upadało. Nie wiem, ja nie widziałem, żeby ona upadała, ale okej. No wbiegliśmy w trójkę z Wpadką i Diabełem. Bo ja byłem już wcześniej, no. Byłem wcześniej z Zachą i ty dobiegasz Wpadka. Okej, ja teraz wchodzę do Weeponsów i tam czeka, tam robi Weeponsy. Nie, Zacha, robisz mnie w bambuko, poczekaj. Pobiegliśmy razem do admina, ja kliknęłam w admin, zdążyłam powiedzieć, kto gdzie był mniej więcej, już nie pamiętam, by the way. No. I pobiegłam na górę, Dobra, cicho. Pobiegłam na górę i ty stoisz w wejściu pod, jakby pod kartą i mówisz, że dopiero tam wbiegłeś. Jak ja zdążyłam jeszcze tam, powiedzieć na głos, że trzy na adminie, coś tam, na adminie. No, no na przykład przecież, Patka, rozstaliśmy się, ty zbiegłaś sobie na admina, ja przeleciałem górą przy przycisku i biegłem razem, no i byłem chwilę przed tobą. Mam pytanko. Tylko jedno. Abi, biegłeś do Specimena, co nie? Tak. No to wszystko. No my wiemy, Abi. Oho. Nie wiem, no moim zdaniem Diabeł. Co? Z raportem? Co? No mówię ci, że nie. No, bo ja biegłam na to, no. Ale moim zdaniem nie bardzo leżało. No ale może leżało rzeczywiście. No mówię ci, że leżało. No, Zaśka ci też potwierdza, że leżało. To leżało. Nie, no dobra, przekonaliście mnie, głosuję na siebie. Nie, dobra, o, nie. Dobra. Ale poczekaj. Nie, to jest pepega, Fatka. Nie gesteruj teraz, proszę. Czasami patrzę, ale skupiam się na tym, co gadają. Tym, czy nie? Bo w sensie to jakby... Powiem tak, jakby mnie spotkał taki szok przed chwilą, że widzę, jak upada ciało, a wy w dwójkę stoicie, to coś pamiętała. Ale ja zapamiętałam trzy na adminie i mówię, Boże, trzy osoby na adminie? Idę to sprawdzić. No bo diabeł wleciał dopiero co i tyle, no po drodze, no co. No i szczerze, nie pamiętam nic. Na odwa była jedna osoba. Na odwa jedna osoba, trzy na adminie. Więcej nie pamiętam, obiecuję, bo Patka, jestem w szoku. My się trzymaliśmy kumple. Diabeł przyjechał. Ja wiem, Zacha by mnie zabił już dawno, no. Za tę rundę mogę powiedzieć tak. My z Bloody się stuprocentowo czyścimy. Bloody nie mógł tego zrobić, oboje byliśmy w specimenie. Ja widziałem jeszcze, jak Bloody wchodził ten, że do dekontaminacji. Bloody też mógł mnie spokojnie zabić. Ale, mamy, ale no jednego killa mamy. Znaczy, wydaje mi się, że może być tak, że Zacha i Diabeł mnie zabić tam. Tak, ale AB, no za tego killa AB też mi się wydaje, że wszyscy... Ale jak ja i Zacha byśmy byli, to nie przecież nie reportowałbym, no tylko bym cię zabił. Proszę cię. Nie wiem, może zrobiłeś giga pp... A, rzeczywiście, no, widzisz. Easy, nie, masz... Zacha ja mi się udowodził, roku. Roku debilem, ale... Nie miał lunetu, to zrób to na słuch. Co? Na słuch? To ja na nie mogę. Nie wiem, jak się robi na słuch. Jak się robi na słuch lunetę, to tak się da? Także nie ma. Dzięki za donieśnika. Nic się nie dzieje. Dobrze. Och, Delvex. Z prośbą transportu. Ach, tak to jest, jak ma się rodzeństwo. Nie ma łatwo. Dlatego najlepiej być osobą, która prosi o transport, a nie transportuje. Nie, no nie wierzę. Ostatnio mi te karty nie wychodzą. Nie wiem, co się stało. Jakoś straciłem moją nadnaturalną zdolność. Dobra, czy AB, czyżby AB był czysty? O dziwo, wydaje mi się, że faktycznie mógł być czysty. AB, chyba mnie tu nie zabijesz, prawda? Czyli wchodzisz do specimana. No dobra, AB jest raczej czysty w takim razie, wychodzi na to. Wszystko wskazuje na AB'ego czyścioszka. Bo robi jakieś zadania tutaj, dobrze. I znowu Blacki tu przychodzi. Interesting.
Drugi raz pod rząd. Idę to zbadać. I guzik. Guzik później od Blackiego w sumie. I wpadka. Bardzo dużo. O, co? Lak? Lak? Ścięła mi się gra. Halo? Czy stream. O, żyje. Jesteście? Bo coś mi się ścięło. Ale miałem laga. Jesteście? Stream działa? Dobra, ale miałem laga. Okej. Okay. Huh. Gdzie Blacki? Ja Blackiego w sumie bardzo niedawno widziałem. Blacki niedawno był z A-Beam, wchodzącym do Airlocka, wychodzącym ze specjalnego do admina. Byli obok siebie jakieś 15 sekund temu. Tak, tak, właśnie, to by się zgadzało, właśnie. To by się zgadzało, już wam powiem, ponieważ ja wbiegłem potem do admina i widziałem owszem Blackiego wybiegającego razem z A-Beam gdzieś w lewą stronę. My wybiegliśmy, ale ja go zostawiłem, ja pobiegłem na lewą stronę, minąłem się potem z Zachom. Ale no wiecie co, paradoksalnie ja myślę, że AB nie zabiłby, bo był w pierwszej rundzie, nie, na pierwszego killa na pewno nie zrobił, a tego killa natomiast był, całą rundę siedział w specimenie. No ja większość rundy byłem teraz w specimenie. I teraz, i szczerze mówiąc, jako z perspektywy impostora mi się wydaje, że AB nie szedłby do specimena, żeby jako nie, jego impostor. Czekaj, AB, w którą stronę poszedł Blacki? Właśnie nie zauważyłem, w którą pobiegł. Wiem, że ale admina w lewo mniej więcej, tak? W lewą stronę poleciał, tak. Okej, okay, Mandziu poszedł w tą samą stronę, bo ja się kierowałem od strzelania do asteroid do specimena i jak ja wchodziłem do tego airlocka przy przycisku, to Mandziu wychodził, więc oboje umarli z lewej strony. Mandziu wychodził? Mandziu wychodził, tak, minąłem się z Mandziem. Dobra, spokojnie. A, że z drugiej strony, że na górze? Spokojnie, nie, bo... Mandzio wychodził tym, jak zaczynasz grę, to na dół i od razu w lewo. Tak, mam ważne... No ja wychodziłem z Blackim tam. Ja wychodziłem z Blackim, nie z Mandziem. Gdzie je znalazłeś? Czekajcie, stop. Guzik, gdzie jest info? Daj info. Gdzie jest Guzik znalazł. Jest tak. Graf, mam do siebie pytanie. Zaraz powiem, gdzie jest dokładnie ciało. Kogo mijałeś ostatniego, idącego w lewo, a ty szedłeś w prawo? Ale przed dojściem do mnie. Kogo ostatniego miałeś? Blacki i przypuszczam, że AB. A kto szedł ostatni? Wytłumacz. Ej, wiecie co? W sensie, kto szedł pierwszy, kto drugi? Kto za kim szedł? Jednocześnie, bo ja stałem w airlocku, jak przechodziłem, a oni oboje się napychali na drzwi. Nie, no dobra, no to jest napychali tak. Napychali się jeszcze i potem nikogo nie spotkali. Trzymali strzałkę, żeby wejść do tego airlocka. Okay, i potem już nikogo nie spotkali. Ten, generalnie chciałbym powiedzieć, że lowersi zginęli, więc równie dobrze Blacki mógł zginąć przez bieg okoliczności. Właśnie ja tak klinię, jest tyle fragów właśnie. Piąteczka dla ciebie. Albo zginął Mandzio i Blacki po prostu zginął przez bieg okoliczności. Wpadka leżała zaraz przed wejściem. AB raczej nie jest impostorem. Zaraz przed wejściem? No bo mówiłem już dlaczego, tłumaczyłem zaraz. Całą rundę z Bladim byliśmy w specimenie. Potem teraz w drugiej rundzie poszedłem z Bladim do specimena. AB, przestań. No Guzik mówi, gdzie jest ciała, a my mamy 6 osób i nic nie wiadomo. Zacha, moderator, hele. Przed wejściem do dekontaminacji od strony specimena jeszcze leżało. No to przecież, no to jak ktoś przez specimen leciał, no to ewentualnie tam był rąbnięty, no co? Nie wiem na kurde. Kogo... Dobra. A, to super. That's risky. No bo gadaliście o głupotach, nie wiem. Czemu nie, ale czemu nie zagłosowałeś? Guzik, to ty cały czas gadałeś. Gadałeś. Guzik, cały czas gadałeś. Właśnie nie daliście mi dojść do słowa. No cały czas wykorzystałeś, gościu. Cały czas wykorzystał, co nie? Kiedy logiczne było, że to prawdopodobnie są lowersi. Może zdążymy. Nice. No tak właśnie mi się wydawało, że to jest Zacha i diabeł. No właśnie dlatego zagłosowałem na Zacha, ale trzy osoby w ogóle nie zagłosowały. No ja zagłosowałem na diabeł. Dużo informacji w ogóle w pierwszej rundzie zrobiłem tak. Guzik, za długo... AB zagłosował na diabła, ale nic nie za długo gadałeś, kiedy tak naprawdę nic z tego nie wynikało, bo lowersi byli prawdopodobnie zginęli. Ale po prostu za pierwszą rundę miałem podejrzenia. Plus teraz nic nie było wiadomo o diabele. No to dla mnie najbardziej podejrzany z tej sytuacji był diabeł, jak stał przy ciele z Zachą.